dotarliśmy do miejsca. O, tutaj widzicie, są te World Government Summit, dlatego nie mogliśmy tu przyjechać wcześniej, ale to miejsce Darek roboczo sobie nazwał Małą Wenecją i powiem wam, że to by się zgadzało. Co tam jest? Rybka. Dzień dobry, witajcie. Wcześniej jakoś nie miałam okazji, żeby się z wami przywitać. Byliśmy już na skuterach wodnych. Co zobaczycie teraz? Teraz zwiedzamy sobie naszą małą dubajską Wenecję i wygląda to absolutnie przepięknie. Przede mną, słuchajcie, żagielek. Bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj takie ładne budyneczki i właśnie będziemy sobie tymi uliczkami teraz spacerować. Zobaczcie, jak to jest ładne. Wszędzie pamiąteczki, ale bardzo drogie, więc tu nie kupujemy. Żagielek. Andrzejku, jak ci się podoba żagielek? To prawda, drogi, no. Bardzo drogi. Chociaż to, ile kosztował ten hotel, w którym był koncert Beyoncé, to już w ogóle był kosmos. Zapraszamy klimatyzowany przystanek, Andrzej. Podoba ci się? Nie najgorzej. Dzisiaj mamy rejsik jachtem. Właśnie przyszliśmy tutaj na marinę, gdzie sumują łódeczki. Nie mam pojęcia, którą płyniemy. Ale zdaje się, że jakąś całkiem sporą. Także fajnie, już nie mogę się doczekać. Thank you.
słuchajcie Atlantis The Royal i tutaj ostatnio był ten słynny koncert już Beyoncé i okazało się, że w dniu, kiedy ten koncert tu był, tak nam przynajmniej opowiadał nasz przewodnik, wstęp do tego hotelu, a w zasadzie doba hotelowa kosztowała 100 tysięcy chyba dolarów. Także całkiem pokaźne kwoty, a mimo to cały hotel był wyprzedany. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Znajdujemy się w Dubai Creek, starej. To jest nowe stare miasto. W dzielnicy Dubaju, tak, to jest takie nowe stare miasto. Na stare miasto takie prawdziwe pójdziemy zaraz. Teraz jesteśmy na tym, które zostało zburzone i jednocześnie potem odbudowane, tak, żeby móc pomieścić jak największą liczbę ludzi, a jednocześnie, żeby przypominało coś starego. Powiem wam, że śmiesznie troszeczkę to wygląda. Widać, że wszystkie te budynki są bardzo przemyślane. No ale powiem wam, że nawet toalety są stylizowane na stare. To jest trochę nawet urocze. Ma to w sensie taki swój urok. Bardzo ładnie to wygląda. Ciekawa jest też historia tych łódek. Nie wiem, jak to pani Wanda ładnie nazywała. Które są budowane od początku do końca, zdaje się, że ręcznie, prawda? Mm. Tak, i budowa czegoś takiego trwa od chyba 4 do 6 miesięcy. Do 10 chyba. Od 4 do 10 miesięcy, w zależności od tego, jak duża ma być ta łódeczka. I najtańsza kosztuje 600 tysięcy dirhamów i one służą do przewożenia tutaj wszystkiego, co da się przywieźć, tak. Czyli żywność, samochody, śmieci. Tak, suszyte opony, nowe opony, wszystko co chcecie. Pani Wanda nawet powiedziała, że ma taką teorię, że ponieważ to wszystko jest tak popakowane i pofoliowane tam, to nie wyobrażę sobie, jak te statki przechodzą kontrolę celną, więc mówi, że ma teorię, że jeżeli dochodzi tu do jakiegoś przemytu, to właśnie za pomocą tych starych łódeczek. Środek transportu. Jest fajnie.
ale trochę troli od tej łódki. Znaczy śmierdzi spalinami, nie? Przyszłam się z wami pożegnać. Dzisiaj za dużo nie nagrywaliśmy, ale tak naprawdę dużą część tej, długą częścią tej naszej wycieczki był pobyt na bazarze, tak chyba to można nazwać. Było tam bardzo dużo ludzi, naprawdę bardzo. Wszyscy co chwila nas zaczepiali i jakoś tak nie czułam się komfortowo z tym, żeby wyjąć tą kamerę, nagrać to i wam pokazać. Także za dużo z tego dzisiejszego dnia materiału nie mamy. Kupiliśmy oczywiście pamiątki, magnesy, figurki. Andrzej kupił mi złote kolczyki, jakieś herbatki i takie rzeczy, także ekstra fajnie, wszystko już mamy za sobą, zostanie nam kupić jeszcze chyba tam tylko jedną czy dwie rzeczy i to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o ten fragment pamiątkowy. Teraz już uciekamy, pójdziemy pokorzystać jeszcze z jacuzzi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę i komentarza oraz subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.